Siemano łobuzy, witam was Spidek z Lamb Games TV w kolejnym odcinku z serii PSX Mania. Dzisiaj sobie zagramy w gierkę, którą Fox mi polecił, a gra się nazywa Treasures of the Deep. Gra została zrobiona przez Namco w 97 roku, tak, to ci od Tekkena. Tylko że tutaj jest przekazana trochę inna koncepcja, bo nie walczymy między sobą, nie jest to zwykła bijatyka taka PvP, tylko całość polega na tym, że jesteśmy sobie takim typem, o, który sobie tam śmiga na filmy i musimy poszukiwać skarbów, także olać filmy, przejdźmy do rozgrywki. Poczekamy aż się wczyta, kurde, już nagrywam ten odcinek drugi raz, bo za pierwszym gramy się strasznie krzaczyła i coś mi się, kurde, a działo, że się działo źle. Ale teraz już powinno być lepiej, ewentualnie się wykrzaczy, no cóż, nic na to nie poradzimy. Także w pierwszej kolejności mamy do przejścia trening, żeby się nauczyć pływać. Tutaj możemy sobie ustalić różny equipment, właśnie tutaj jakim stateczkiem chcemy płynąć, tutaj właśnie butelki, nie butelki. A tutaj bronie, jakie chcemy mieć. W treningowej misji w ogóle, w większości, no ja tego nie rozkminiłem, bo grałem tylko chwilę, bo jednak do końca to nie jest mój typ gry, ale pójdźmy się zrobić mokrzy, get wet. I zaraz zobaczycie, o co chodzi. Naszym głównym celem jest odnalezienie spaniszowskiego sworda, czyli hiszpańskiego mieczyka. Poczekam, aż się wszystko zloidinguje. No i patrzcie, gra wygląda tak, mamy tu widok z pierwszej osoby, bądź jeżeli chcemy, możemy sobie włączyć widok z trzeciej osoby, co jest całkiem spoko, chociaż ja już się przyzwyczaiłem do pierwszej, jakoś mi się wygodniej tak lata. I na czym polega nasze zadanie? Właśnie sobie pływamy, zbieramy tutaj hajsiki. Treningowa misja akurat jest łatwa, bo tu chodzi o to, żeby się nauczyć po prostu pływać. Także sobie możemy zbierać hajsik, nie ma przeciwwskazań co do tego. Czasem nam rybek zwykłych nie możemy zabijać, bo nam wtedy babeczka mówi, że załatwiamy zagrożone gatunki, a tego robić nie może. Czasem też, kurde, są rekiny, jak widzieliście tutaj na obrazku załączonym. Musimy zbierać też różne power-upy, typu właśnie butelka z tlenem, czy apteczki, jeżeli nam życie się kończy. No i czasem, kurde, wyskoczą nam inne nurki, które wypadałoby załatwić, bo po prostu chcą nam przeszkodzić w zdobyciu statku. Statku mówię, skarbu, kurde, statek, skarb, podobne. Strasznie, Pajdek, inteligencja, poziom master. Także, o, widzicie, teraz rekin nas przywalił. Rekiny też możemy zabijać. Nie wiem, czy to jest, o, nurek jakiś, nurek tam był. Panie Nurek, gdzie pan Nurek jest? Był, ale się zmył. No dobra, jak wydupił, to trudno, nie będziemy już go ścigać. Właśnie, rekiny też możemy sobie załatwić i za to dostajemy dodatkowe rzeczy, no nie? Bo one są ogólnie niemiłe dla nas. Także jak nam się nie uda załatwić, to źle, bo wtedy trzeba zdupiać. Znaczy, wypadałoby, ja tam nie wiem, czy trzeba tak dokładnie zdupiać. Ja jednak wolę nie ryzykować i po prostu głównym naszym celem jest właśnie w tejże misji treningowej zdobycie tego miecza. Także sobie płyniemy na spokojnie, na luziku, nic nam nie przeszkadza. Wszystko jest pięknie i ładnie, możemy sobie wykonywać różne slajdy na lewo i prawo, także taka normalna akrobatyka, jak to w takich grach bywa. Możemy zmienić sobie, o właśnie, tu mądra rzecz wyskoczyła, kółkiem sobie zmieniamy broń, możemy sobie wtedy zarzucić siatkę, która bierze i zgarnia ryby za nas i jak widzicie, za ryby dostajemy dodatkowy hajs, co jest naprawdę fajną sprawą. No właśnie, i tak to mniej więcej wygląda. Możemy sobie też apteczki używać, no nie, jak wciśniemy trójkąt, nam zmienia na apteczkę. Spójrzcie tam na hubie, gdzie jest moja morda, to może być tego nie widać. Ale zauważcie, że zaufajcie mi, że tak jest. I sobie bierzemy, puszczamy, sieć idzie. Tylko właśnie to na te rekiny, tak to na te inne rybki, to tam w sumie gówno daje. I możemy też sobie, nie wiem, nurka jeszcze nie próbowałem łapać w takie cudo. A cholera wie, może by się załapał, także dobra. Trzeba teraz coś dzwonić, o, rekin. No płynie, ach ty, fuck you, fuck you. Jeszcze sobie natrzypiemy hajsu. I trzeba, o jest i mieczą. Także podpływamy sobie do miecza, zgarniamy miecza i dive complete. Udało nam się ukończyć misję. Piękna sprawa, piękna sprawa. 70 patoli wpadło, wpadło. Że teraz mamy tutaj delfiny to były, właśnie, mamy tutaj podsumowanie misji, ile czasu nam się udało, ile hajsu żeśmy zgarnęli i takie tam szmery bajery, co nie ma sobie zbytnio co tym dupy zawracać, no ale jak kogoś interesują właśnie takie statystyki, no to spoko. I teraz mamy kolejną misję, Wreck of the Conception. Także wbijamy i to jest fajna sprawa, że mamy właśnie historyczny film,
taki zarys historyczny, historii, gdzie to, co się stało i co my mamy zgarnąć. Także to jest naprawdę fajne. Fajny jest tutaj ten akcent taki właśnie naukowy. No i teraz sobie możemy wejść właśnie, pokażę wam te supsy, o co chodzi, wszystko. No, wczytaj się. Długo się wczytuje, nie wiem dlaczego. A i sobie możemy wybrać, czy chcemy pływać sobie takim statkiem, czy takim statkiem. Weźmy sobie na przykład teraz tego. I mamy to opisane, co on ma, jakie za bajery, szmery. Aha, nie weźmiemy go, bo nie mamy tyle hajsu. Czyli widzicie, lepsze rzeczy można dopiero kupić. Tutaj mamy właśnie możliwość wybrania sobie ekwipunku. Co jest tutaj na... Chyba chodzi o celownik, no nie? Za mądry to ja nie jestem. Wizior kosztuje, czy mogę? O, 50 tysięcy. Mogę sobie kupić wizora. To ja sobie kupię wizora. Tak, chcę wizora. Zobaczymy, jak ten wizior się będzie sprawował tutaj. No i jeszcze mamy weaponsy do wyboru. Co nam tu daje sieć? Bądź seekery. Seekery kosztują 1600, też nas stać. Na sztuki się kupuje. No tak, na jednego nas stać, to dajmy sobie spokój. Sieci trochę mamy. No dobra, także zanurzmy się. Zanurzmy się i pokażę wam, na czym polega normalna, konkretna misja. No właśnie, i tutaj możemy sobie tam... coś tu można, subsysy... A, dobra, czyli tutaj też możemy sobie wszystko wybrać. Patrzcie, ile chcemy tych sieci sobie zabrać. Wszystko jest jasne teraz. No, widzicie, equipment, tak? Polaroid, Pajalord. A, to są apteczki i wiziora. No tak, to wiziora chcemy. No to lećmy się zanurzyć. Teraz mam wyeliminować piratów, cargo subsów. I watykański krzyż sobie przygarnąć. Także sprawa jest dosyć fajna i ostatnio mi się właśnie tutaj gra wykrzaczyła. No a tym razem już się udało. Także piękna sprawa. No dobra, no to płyniemy sobie. Dobra, sieć jest tutaj. Okej. Sprawdźmy, co my możemy. Dobra, sieć jest tak. Dobra, wypuszczamy sobie sieć. Tak kontrolnie, sprawdzam po prostu, jakie rzeczy mamy. O, ten wizor, właśnie chcę zacząć tego wizor. A, to jest noktowizor po prostu, dobra. Już jest wszystko jasne. Dobra, to teraz sobie pójmy i jak widzicie, mamy teraz na ekranie... O, nurek jest, ach ty kurwa skubańcu. Mamy teraz na ekranie strasznie dużo punktów, nie tylko jeden, jak był ostatnio. I właśnie tymi punktami są objawieni nasi przeciwnicy. Nasi przeciwnicy, musimy je rozdupcać sobie. I wtedy po jakimś czasie te punkty znikną, jeżeli wszystko, co trzeba, zniszczymy. Dobrze, także płynąc dalej, można zauważyć, że mamy tutaj właśnie takie cuda. Takie jakby, to są właśnie ci piraci źli. I musimy rozwalać ich statki i wtedy, jak widzicie, znika wszystko. Znaczy ten punkt, który był naszym zagrożeniem. I właśnie na tym polega ta misja. Musimy zniszczyć wszystkie te cuda na kiju. A potem jeszcze dodatkowo zgarnąć skarb. Także ja to się zajmę eksterminacją tego czegoś. Dobra. Poszedł. A ciekawe, czy ja mogę sobie na przykład tą sieć zgarnąć. Aha, mogę! No to jest fajna sprawa, bo wcześniej nie rozkminiłem tego, że mogę to zgarnąć. Także wszystkie gadżety, co wylecą ze statku, są jakby nasze już. Dobra, tu gdzieś jest kolejny, ja go jeszcze nie widzę. On może widzi już mnie, ale ja jeszcze go nie. Oj, coś we mnie przywaliło. Co to? Aha, wydupię, człowieku. No i już zniknęło, widzicie? No wiem, że mi się życie kończy, no ale co ja poradzę, więc wyżej dupy nie podskoczę. Ja tu płynę szukać kolejnego statku piratów. O, jest kolejny statek piratów, HP mógłby dać. Nie, mamy tylko złoto, skrzynkę ze złotem, sieci i jest tyle w temacie. No, nuraz, wydupiaj. Aj, co to we mnie uderza, gdzieś jest, o ja, game over. Gdzieś musiało być to, oho. Znalazł się winowajca, ale spokojnie, mamy continue. Tylko nie wiem, dlaczego po continue od razu nas przerzuca na widok właśnie z trzeciej osoby. I po tym, jak chcemy mieć widok z pierwszej osoby, to musimy sobie sami to zmienić. No ale mimo wszystko, jak już tutaj się napatoczył ten, to go rozwalmy. Zmieńmy sobie ten widok i pójmy dalej, aby wykonać wszystkie obiektywy, jakie są nam dane. Mogę cię złapać w sieć, kochaniutki, nie? Ty jesteś pod ochroną. O, kolejny jest, mutant. Dobra, statek o pirato zatopiony. No i pójmy. Oho, nuraz. Dobra, nuraz poszedł w cholerę. Oho.
Dobra, dobra. Wiem, co ja muszę robić dla Extra Golda, nie musicie mi mówić. Ja to wszystko mam rozkminione. Tu jeszcze ktoś jest? Nuras był, ale już się zmył. Właśnie, bo tutaj inne Nurasy nas atakują i to jest najgorsze w tym wszystkim. No i oczywiście jak chcemy, to możemy sobie chodzić, zbierać te wszystkie cuda na kiju, co by mieć więcej tej kasy. No jakbym grał sobie w to tak na poważnie, nie tylko dla sprawdzenia, to zapewne bym się starał bardziej, ale po prostu chodzi, aby wam zaprezentować rozgrywkę, jaka nas tutaj czeka, no nie? Oho, zaraz znowu zdechniemy. Mamy duże szanse, żeby umrzeć. Oho, no, mieliśmy szansę, żeby... Naprawdę, trzeba się tu wykazać dużą zręcznością, dużą kombinacją. Ja to nie jestem do takich rzeczy stworzony, ja to sobie lubię po prostu pograć dla fanu. A to już naprawdę trzeba się postarać. Dobra, ale mimo wszystko tutaj coś we mnie znowu strzelało. W dupie z tym, bo jesteśmy już blisko końca. Dobra, tu mamy kolejny stateczek. Dobra, poszedł. Tam gdzieś Nuras jeszcze był, ale już też go załatwiłem. No i tu jest kolejny już z tych gorszych wybuchających. I ten objective mamy już załatwiony, teraz musimy sobie zretrievować watykańskiego krosa. Watykański kros jest ukryty w głębinach statku. Teraz sobie przełączę na widok z tej osoby, bo co by prościej było. I tutaj gdzieś jest skitrany ten kros o Watykano. Watykano Crossą, możemy przypłynąć tędy? Możemy, dlaczego by nie? Fajnie jest zrobiona grafika, bo jest ukazana w pełnym 3D, nie żadne tam jakieś gówno popopopo, tylko naprawdę na poziomie. Musimy znaleźć wejście do tego statku. Musimy znaleźć wejście do tego statku, co by wejść do tego statku. I wejście do tego statku gdzieś tutaj jest na pewno, gdzieś jest tutaj. Gdzieś tutaj, o na przykład, a tutaj mamy jeszcze takiego złego Gaugana, którego trzeba pokonać, co by blokuje on nam wejście do tego właśnie statku. Także Gaugan nam nic złego nie robi, a jak go zabijamy, no to widzicie, mamy trochę tutaj dużo rzeczy, dużo hajsiku. O, i teraz dziura jest za mała, żeby zmieścił się ten mechanizm, no nie, ten cały, dlatego musieliśmy zsiąść. Aby zsiąść, trzeba wcisnąć wszystkie L-ki i R-ki naraz, co w ogóle pierwszy raz się spotykam z takim fenomenem sterowania w danej grze. No i wracamy na ten i dive jest skompletowany. Teraz musimy wypłynąć na powierzchnię, co by zakończyć misję, także sobie staramy się jakoś wykręcić inteligentnie, co by za dobrze mi nie wychodzi. Ale jak już wypłyniemy, to wypływamy tylko na powierzchnię. Jak wypłyniemy na powierzchnię, to nasza podróż jest zakończona. No jak widzicie, znowu żeśmy przytulili dużo hajsu, tyle i tyle set tysięcy. No właśnie, tutaj jakoś tam bez skorsy się liczy, także jakby się grało z ziomkami, na pewno by była jakaś rywalizacja. No, mimo wszystko gra mnie do końca nie porywa. A tutaj mamy dostępne kolejną możliwość nurowania, no nie, no i tak to właśnie wygląda, tak to właśnie wygląda. Kolejna możliwość nurowania i możemy dalej sobie walczyć z rzeczami. Także moi drodzy, to był kolejny odcinek z serii PSX Mania na kanale LamGames TV, a wy pamiętajcie, że każdy odcinek jest od poniedziałku do niedzieli o 17:30, a do tego w weekend do 8 rano. Zaglądajcie także w linki w opisie, bo mogą być dla was przydatne. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!